Witamy się z Państwem o poranku widokiem naprawdę pięknie budzącej się do życia Warszawy. Na zegarach sprawdzę 5:58. Wioleta Wramba i Joanna Mankosa. Asia przedstawi Państwu, jakimi tematami będziemy się zajmować. Dzień dobry. Gorący temat ostatnich dni. Zwolnili graficzkę przez Skype'a po 2 dniach pracy. Czy pracodawca miał do tego prawo? Będziemy mówić też o próbie zabójstwa 5 osób w Pecnie. 29-letni mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu dożywocie. Relacja naszej reporterki, ale zanim to, to oczywiście Joanna i serwis informacyjny. Artur Soboń ponownie stawił się przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Były wiceminister aktywów państwowych został skonfrontowany z byłym wiceprezesem Poczty Polskiej Grzegorzem Kurdzielem. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że brał udział w roboczych spotkaniach z Pocztą, ale nie odpowiadał za organizację wyborów. Innego zdania jest przewodniczący komisji Dariusz Joński.